Dobrze nastawieni na lato dzisiaj przyjechało do Bobowej. To jest nasza akcja, która ma 15-16 odsłon, 17 odsłona. To jest odsłona, która będzie finałową odsłoną i będzie w ramach naszego festiwalu osobowości w Nowym Sączu, ale to dopiero 7 września. Dziś odwiedziliśmy Bobową, na trzy elementy mieliśmy do zrealizowania i wszystkie trzy właśnie realizowaliśmy. Pierwsza to były warsztaty dziennikarskie dla młodzieży. Tutaj grupa około 10-15 osobowa brała udział w tych naszych warsztatach, które jednocześnie były zawodami dziennikarskimi. Każdy miał szansę w nich wziąć udział i wygrać nagrody, które przygotowaliśmy. Druga część to jest część taka na zewnątrz, czyli dmuchańce dla dzieciaków, basen suchy, malowanie twarzy. Troszkę nam tutaj pokrzyżowała plany pogoda, bo raz za razem lało, ten deszcz przechodził nam przez teren naszej imprezy, aczkolwiek dzielnie się trzymaliśmy i oczywiście zrealizowaliśmy wszystko. I na zakończenie w okolicach godziny 18-19 dzisiaj tutaj w Bobowej będzie jeszcze realizowane kino letnie, które przyjeżdża tutaj razem z Radiem RDN Małopolska i Radiem RDN Nowy Sącz. To kino z treścią, bowiem chcieliśmy, żeby treść także zagościła na naszym kinie letnim, żeby to nie były jakieś filmy, tylko te filmy, które niosą za sobą jakieś przesłanie. Jak mawia klasyk, ważne jest to, że leje się wodę przez sito i nie chodzi o to, żeby zalać to sito, tylko chodzi o to, żeby przynajmniej było mokre. I tak chcemy działać. Dlatego też kino z treścią. Bardzo cenne, ciekawe dwa filmy, Koło zamachowe i Odważni. Dwa ciekawe naprawdę filmy tyczące się takiego naszego zwyczajnego, codziennego życia i wyborów moralnych.